Anna Jagiełło-Szostak, Zespół Bałkański, Instytut Europy Środkowej. Za 6 dni, czyli 2 października 2022 roku, odbędą się wybory powszechne w Bośni i Hercegowinie. Wybory powszechne odbywają się na poziomie państwowym, entyteckim i kantonalnym. Mieszkańcy Bośni i Hercegowiny będą wybierać między innymi swoich przedstawicieli do prezydium Bośni i Hercegowiny, które składa się z 3 osób. Ze strony serbskiej, chorwackiej i bośniackiej. Są to też 3 narody konstytutywne. Poza tym mieszkańcy Bośni i Hercegowiny będą wybierać swoich reprezentantów do Izby Reprezentantów Federacji Bośni i Hercegowiny oraz Izby Reprezentantów Bośni i Hercegowiny oraz prezydenta Republiki Serbskiej. W Bośni i Hercegowinie mamy do czynienia obecnie z kryzysem politycznym i ten kryzys polityczny narasta od 2021 roku. Widoczne są różne problemy w Bośni i Hercegowinie. Jednym z pierwszych problemów, jaki się uwidocznił, to była kwestia uchwalenia budżetu na 2022 rok. I budżet został uchwalony w czerwcu 2022 roku, ale jednak w budżecie też były pieniądze, które miały zostać zabezpieczone na przeprowadzenie wyborów. Dlatego już wcześniej specjalny wysoki przedstawiciel do spraw Bośni i Hercegowiny, Christian Schmidt, podjął decyzję o zabezpieczeniu tych pieniędzy. Między innymi problemy z uchwaleniem budżetu wywołały niepokój państw europejskich, także organizacji międzynarodowych, generalnie Zachodu, który zaczął, można powiedzieć, taką ofensywę dyplomatyczną wobec Bośni i Hercegowiny. No i tutaj zarówno przedstawiciele Niemiec, rządu niemieckiego, jak i Unii Europejskiej spotykali się z przedstawicielami Bośni i Hercegowiny po to, by doprowadzić do wyborów w październiku 2022 roku. Przykładem jest między innymi podpisanie porozumienia brukselskiego pomiędzy partiami Bośni i Hercegowiny a przedstawicielami Unii Europejskiej. Między innymi w porozumieniu tym wskazano na to, by partie prowadziły kampanię wyborczą, która jest związana z wartościami demokratycznymi, która nie przedstawia mowy nienawiści oraz nie jest związana z retoryką etnonacjonalistyczną. Drugim problemem, jaki się pojawił, to była właśnie kwestia związana z zmianą ordynacji wyborczej. Tutaj strona chorwacka, głównie partia HDZ z Bośni i Hercegowiny, zaproponowała zmianę ordynacji wyborczej po to, by Chorwaci mogli wybierać większą ilość swoich kandydatów. Przeciwko zmianom w ordynacji wyborczej między innymi była partia Željko Komšića, DF oraz partia Bakira Izetbegovića, SDA, które tutaj przedstawiciele których znajdują się obecnie w prezydium Bośni i Hercegowiny. Głównym argumentem było zagrożenie dla rozwoju obywatelskiej, wielokulturowej, wieloetnicznej Bośni i Hercegowiny. Z kolei Republika Chorwacji bardzo mocno popiera zmiany w ordynacji wyborczej i tutaj liderzy polityczni Republiki Chorwacji, sąsiada Bośni i Hercegowiny, ze względu na dużą liczbę Chorwatów w Bośni i Hercegowinie i bycie narodem konstytutywnym, uważają, że zmiana ordynacji jest istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa Chorwatów. Podobnie próbę zmiany ordynacji wyborczej podjął wysoki przedstawiciel Christian Schmidt. Tutaj między innymi w propozycji zmiany tej ordynacji wyborczej także miało być zaostrzenie zasad
dotyczących wyborów w Bośni, ordynacji wyborczej w Bośni i Hercegowinie oraz nieużywanie mowy nienawiści oraz retoryki etnonacjonalistycznej. Jednak także ta propozycja w sierpniu bieżącego roku nie spotkała się z pozytywnym odbiorem, no i doszło do protestów przed siedzibą wysokiego przedstawiciela. Tutaj parę słów także należy się kandydatom, którzy startują do prezydencji Bośni i Hercegowiny. Ze strony Serbów przedstawione zostało pięć kandydatur, ale wydaje się, że ostateczny wynik i ostateczna rozgrywka będzie pomiędzy Željkom Cvijanović z socjaldemokratycznej partii, której liderem jest Milorad Dodik, największy tak naprawdę lider Republiki Serbskiej, i pomiędzy Mirko Szarowiciem z Serbskiej Partii Demokratycznej. Tutaj warto też wspomnieć, że w Republice Serbskiej mają odbyć się wybory prezydenckie. Tutaj w tych wyborach startuje Milorad Dodik, a jego kontrkandydatką jest Jelena Trivić. Warto tutaj wspomnieć także, że Milorad Dodik ma duże poparcie ze strony Republiki Serbii. Tutaj także plakaty Milorada Dodika widoczne były w Belgradzie. I także w wymiarze takim międzynarodowym należy wspomnieć, że ta kampania wyborcza Milorada Dodika też została przyćmiona przez wydarzenie, które miało miejsce parę dni temu, czyli spotkanie pomiędzy Władimirem Putinem a Miloradem Dodikiem w Rosji. No i tutaj między innymi poruszane były tematy taniego gazu dla Bośni i Hercegowiny, ale także kwestie meczu piłki nożnej, który ma się odbyć w Petersburgu w listopadzie tego roku. To miał być mecz pomiędzy Bośnią i Hercegowiną i Rosją. No i ta kwestia wywołała bardzo duże kontrowersje. Jeżeli chodzi o stronę bośniacką, tutaj przedstawionych zostało trzech kandydatów. Tak naprawdę Bakir Izetbegović, który obecnie jest członkiem prezydencji Bośni i Hercegowiny. Także tutaj w kampanii mogło pomóc mu spotkanie z prezydentem Turcji, które odbyło się także we wrześniu tego roku. No i tutaj między innymi prezydent Turcji wskazywał, że ten kryzys polityczny powinien zostać rozwiązany wewnętrznie w Bośni i Hercegowinie. Kontrkandydatem dla Bakira Izetbegovicia jest Denis Bacirović, socjaldemokrata, który ma poparcie 11 partii politycznych. No i tutaj istotne jest, że właśnie w kandydaturze Denisa Bacirovicia upatrywana jest zmiana pokoleniowa. Ze strony chorwackiej jest dwóch kandydatów. Pierwszy kandydat to jest Željko Komšić z Demokratycznego Frontu, który obecnie też znajduje się w prezydencji Bośni i Hercegowiny. I przedstawia on taką obywatelską koncepcję Bośni i Hercegowiny. No i między innymi płyną też głosy wsparcia ze strony Serbii dla jego kandydatury. Kontrkandydatką jest Borjana Krszto z partii HDZ, która między innymi wspiera kwestię zmiany ordynacji wyborczej w Bośni i Hercegowinie. Wśród wielu problemów politycznych, z którymi zmaga się Bośnia i Hercegowina, należy też wspomnieć o kwestiach, które są poruszane w kampanii przedwyborczej, i są to kwestie społeczno-ekonomiczne. Głównie tutaj kandydaci wskazują na bardzo słabą infrastrukturę oraz na
kwestie migracji z Bośni i Hercegowiny, migracji z zwłaszcza ludzi młodych. Tak jak co roku też w kontekście międzynarodowym Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie będzie prowadziła obserwacje wyborów. Pytanie, jakie na sam koniec się nasuwa, to jakie są perspektywy, czy coś się zmieni po wyborach w Bośni i Hercegowinie. Znaczy, na pewno bardzo dużym wyzwaniem dla nowej władzy będzie kwestia, w jaki sposób zatrzymać ludzi młodych w Bośni i Hercegowinie. Jak wynika z statystyk podanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych, 80% Bośniaków, młodych Bośniaków chce głosować w wyborach powszechnych, jednak podobny procent z nich twierdzi, że te wybory nie przyniosą nic nowego, co nie jest pozytywne dla perspektywy dalszego rozwoju i zarządzania państwem, jakim jest Bośnia i Hercegowina. Istotne jest też właśnie przyciągnięcie do urn około 50% biernych wyborców. Patrząc na kampanię wyborczą w Bośni i Hercegowinie, warto też zwrócić uwagę na kwestię, czy rzeczywiście jest możliwa zmiana taka pokoleniowa. Widać, że w dalszym ciągu przedstawiciele trzech narodów konstytutywnych kierują swoją kampanię wyborczą do społeczności, swoich społeczności etnicznych. Dlatego można przypuszczać, że wybór swojego przedstawiciela z danej społeczności etnicznej będzie taką bezpieczną perspektywą dla ludności. Warto także zwrócić uwagę, że kampania przedwyborcza, jak i kryzys polityczny w Bośni i Hercegowinie dodatkowo jest zaostrzany przez konflikt pomiędzy Rosją a Ukrainą i co jest widoczne między innymi w niezgodzie polityków wewnątrz Bośni i Hercegowiny, jakie jest stanowisko tych polityków wobec Rosji. Tutaj otwarcie przedstawiciele Republiki Serbskiej wskazują na poparcie działań Rosji, z kolei Federacja Bośni i Hercegowiny jest temu przeciwna i wspiera stronę ukraińską. Stąd warto tutaj wspomnieć, że zarówno konflikt rosyjsko-ukraiński będzie wpływał na to, co będzie działo się także po wyborach w Bośni i Hercegowinie, jak i wcześniejsze kryzysy, także COVID-19, epidemia COVID-19 spowodowały, że to zarządzanie państwem Bośnią i Hercegowiną było o wiele trudniejsze.